Pół. Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj jesteśmy z powrotem w Rzeszowie. Wybieramy się na miasto, bo będziemy focić. Tym razem telefonem, ale w nieco inny sposób. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dobra, żeby to focenie nie było takie nudne, dlatego też w telefonie ustawimy sobie taką opcję jak infrared. To znaczy, że będzie nam zmieniać kolor zielony na taki różowawo, trochę czerwonawy. Dlatego też będziemy szli w takie miejsca, gdzie na pewno będzie musiało być trochę zielonego. No i fajnie by było, żeby było niebieskie niebo, także będziemy starać się szukać takie miejsca, a tak dobrze się składa, bo akurat z tej strony mamy już pierwszy spot, także zrobimy sobie pierwsze zdjęcie, pewnie na rozgrzewkę. Także zaczynamy. Nie wiem, czy będziecie mnie słychać, bo jest tutaj dość głośno, natomiast o tutaj jest taki spocik, dlatego też postaramy się standardowo ładnie wykadrować. Zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Będę się starał tutaj zrobić taką ramkę z tych krzaków, a w punkcie centralnym, czyli tym głównym obiekcie zdjęcia, będzie nasz słynny pomnik, tak zwanej Wielkiej C. No i dobrze moi drodzy, tak jak tutaj widzicie, będziemy się starać złapać, z racji tego też, że mamy tutaj fajny kolorek. Dlatego też będziemy starać się tak standardowo na 1/3 zdjęcia, coś takiego. Pach. Dobra, do wykonania tego zdjęcia pobrałem sobie taką specjalną aplikację, która zmienia właśnie te kolory, co nie jest jakoś tam specjalnie trudne, natomiast jest to coś innego, tak? Jak będziemy chodzić na mieście, no to dlaczego nie wykorzystać tego i robić wszystko standardowo, skoro możemy się pobawić, dlatego też właśnie to robimy. Zdjęcie finalne zobaczycie już teraz. Zmieniamy lokację, idziemy na kolejną miejscówę. Dobra, druga lokalizacja przed nami. Chcę tu dużo mówić, to jest ten nasz słynny pomnik w Rzeszowie. Natomiast teraz postaram się stanąć tu z tego względu, że te drzewa, które są tutaj wokół mnie, one są, jak to wiadomo, zielone, co będzie sprzyjające przy tej fotografii. Natomiast też zrobiłem taki fajny tunel. Tutaj kiedyś zrobiłem takie zdjęcie w nocy, natomiast teraz wydaje mi się, że mogę spróbować je powtórzyć. Swoją drogą dajcie znać, jak mnie słyszycie, bo cały czas chodzę koło ulicy i jest dość głośno, także ja teraz przechodzę, żeby wam pokazać, jak będę kadrował. Dobra, jak sami widzicie, tutaj jest ta rameczka. Parat. Właśnie chodziło mi o to, żeby tutaj właśnie złapać coś takiego, z tego względu, że o drzewa z tej i drzewa z tej robią nam taki punkt zbiegu na ten pomnik, choć wydaje mi się, że nawet jakbyśmy mogli się jeszcze trochę może... O, może tutaj właśnie, o, dokładnie. Jakbyśmy się tutaj trochę przesunęli, to on byłby tak trochę bardziej na środku, a w tym momencie postaramy się to zrobić jakoś tak może troszeczkę od góry, o coś. Coś w ten deseń, dobra, mniej więcej kumacie, o jaki kadr mi chodzi. Ja poczekam, żeby nie było tutaj ludzi, no i zrobię to zdjęcie. Moi drodzy, ludzie właśnie przeszli, ja zdjęcie zrobiłem, dlatego też możecie zobaczyć finalne zdjęcie tutaj. Idziemy na kolejną miejscówę. Dobra, tutaj dość ciekawie to wygląda, jest taki kilka zielonych drzewek. Nie wiem, czy tam widzicie, o, tutaj jest pomnik, taki budynek, także postaram się strzelić taki minimal. Raz, poszło. Żeby nie było wam nudno, będę zmieniał trochę takie kadry. Teraz idziemy sobie w stronę Alei pod Kasztanami z 3 maja. No i do czego zmierzamy? Tutaj jest taki fajny, ja już go właśnie widzę, także zaraz wam pokażę. Pach, widzicie? Tu jest taki fajny, ładny, odnowiony pałacyk i tutaj postaramy się uszczelić jakąś fotkę, nie? Będziemy strzelać gdzieś pewnie tutaj jakoś, żeby ramkować między tutaj tą gałązką, tak żeby to jakoś to tak kompozycyjnie wyglądało w miarę, także zabieramy się do roboty. Dobra, jesteśmy w tutaj GoPro, a więc tak, teraz postaramy się tutaj trochę pęknąć, żebyście trochę tutaj widzieli, o. Widzicie, tutaj mamy troszeczkę zramkowania. Także tutaj muszę sobie, o, to muszę sobie schować, żeby tutaj lepiej widzieć. O, mniej więcej coś takiego, tutaj mamy taką ładną wyramkowane, także o, spróbujemy coś uszczelić. Dobra, myślę, że mamy to, lecimy dalej. Miejscowa obcykana, mam nadzieję, że się wam spodoba, a my lecimy na kolejną miejscówę. Dobra, zbliżamy się już do ostatniej lokalizacji. Pójdziemy sobie w taką, jakby można to powiedzieć, taką nowocześniejszą część Rzeszowa, gdzie są trochę takie ładniejsze budynki. A co jeszcze też fajnego, z tego, że to tam, gdzie będziemy focić, tam jest taki budynek, taki oszklony, niebieski i dodatkowo jeszcze przed nim jest rzeka, więc postaram się zrobić tak, może się uda, żeby zrobić takie odbicie w rzece, żeby te budynki się odbijały w rzece, a dookoła rzeki jest zielono, więc to zielone zmieni kolor standardowo.
także spróbujemy, może się uda. Także lecimy, bo jesteśmy już niedaleko, bo to już będzie gdzieś o tam. Także działamy. Dotarliśmy, także przełączamy się na GoPro. Dobra, jesteśmy w trybie GoPro i teraz tak, to jest dokładnie to, o czym Wam mówiłem. Nie wiem, czy tutaj dobrze widzicie. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć. Teraz tak, mamy ładne odbicie, tutaj niebieskie bloki i do tego trochę trawka, która zmienia kolor. Postaramy się zrobić takie zdjęcie, żeby to było w miarę symetryczne, ale żeby trochę tego odbicia jeszcze złapać. W sumie takie rzeczy dość fajnie wyglądają. Jak jest to tak całkiem od dołu, spróbujmy. Moi drodzy, zdjęcie zrobione, także teraz postaramy się jeszcze tutaj obejść dookoła, bo ta miejscówka ma fajny potencjał, biorąc pod uwagę, że właśnie ten budynek jest niebieski, trawa kolorowa, a wygląda to troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że będziemy musieli zrobić to szybko, bo komary mnie już tutaj zjedzą, bo jest taka pogoda średnio najeżdża, jest dość mokro, wilgotna, także komary lutują nieskończenie. Także pokręcimy się jeszcze tutaj, porobimy zdjęcia, także ja przechodzę na tryb GoPro, a Wy zobaczcie już gotowe zdjęcia. Tak jak mówiłem, jesteśmy na trybie GoPro, także tutaj też to dość kozacko wygląda, most symetryczny, taki kadr, taki jak lubimy, raz, a jeszcze spróbujemy tutaj tak od dołu może coś, bo on tak dość kosmicznie wygląda, a mamy całkiem ciekawe niebo. Tutaj generalnie też jest dość ciekawie, bo im aparat damy bliżej wody, tym fajny refleks się robi. Jest taki, zdjęcie takie podzielone na pół, takie już praktycznie 100% symetryczne. No, strzelmy. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moi drodzy, w tych pięknych okolicznościach przyrody będziemy się żegnać z tego względu, że słońce już nam zachodzi i do zdjęć tego typu telefonem to już nie będzie jakoś tak super, dlatego też mam nadzieję, że coś takiego się Wam podobało. Chciałem Wam pokazać, że tak naprawdę te zdjęcia, które w tym momencie oglądaliście, one z edycji tak naprawdę jedyne co miały, to tylko i wyłącznie kadrowanie i delikatne przycięcie, także mam nadzieję, że otworzy Wam to trochę głowę, że tak naprawdę nie trzeba mieć super jakiegoś mega zajebistego sprzętu, wystarczy kilka technik, może nawet jakaś kurde po prostu zwykła, prosta apka, która zmieni Wam kolor, gdzie te zdjęcia będą wyglądać troszeczkę inaczej, ciekawiej, czemu by nie. Ja jeszcze raz, jeżeli chodzi o fotografię telefonem, odsyłam Was do tego filmu, który tutaj jest w karcie. Tam pokazałem, jak można robić ciekawsze rzeczy, jak to zrobić i tak dalej, dlatego też nie będę się tutaj powtarzał. Kliknijcie sobie w ten film, zobaczcie. Mam nadzieję, że Wam pomoże. Ze swojej strony cieszę się, że mogę dla Was nagrywać. Mam nadzieję, że troszeczkę Was zainspirowałem do działania. Dodatkowo też zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie tak naprawdę zdjęcia, które robię, publikuję je tam, a dodatkowo też na relacjach często wrzucam takie małe zajawyczki tego, co możecie znaleźć w następnym odcinku. Pamiętajcie, ograniczenia są tylko i wyłącznie w Waszej głowie, dlatego też nawet telefonem można zrobić super zdjęcia. Ze swojej strony dzięki, że jesteście. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Salut!